Trzy najpotężniejsze rodziny na świecie. Numer 3 – Rothschildowie. Rothschildowie to żydowska rodzina z Niemiec, która dorobiła się fortuny na bankowości. W XVIII wieku rodzina rozszerzyła się na skalę międzynarodową, a dziś ma kontrolę nad globalnymi instytucjami finansowymi. Posiada majątek o wartości 2 bilionów dolarów. Tak, bilionów, nie miliardów. Numer 2 – rodzina Rockefellerów. To najpotężniejsza rodzina w Stanach Zjednoczonych. Mają wpływ w głównych gałęziach przemysłu, finansach, a nawet polityce. Rodzina posiada majątek o wartości ponad 3 bilionów. Założyciel, John Rockefeller, był w pewnym momencie najbogatszym człowiekiem na świecie. Numer 1 – Windsorowie. Windsorowie to rodzina królewska Wielkiej Brytanii. Mają kontrolę nad największą ilością ziemi w Wielkiej Brytanii. Mają całkowity wpływ na politykę brytyjską, ale zachowują ceremoniał. Mają kontrolę nad posiadłościami i pałacami w całym wyspiarskim kraju. Obserwuj po więcej.